Ekscelencjo, księże arcybiskupie, wielebni księża, dostojni goście, damy i kawalerowie Orderu Świętego Stanisława w Polsce, szanowni zgromadzeni, muszę tutaj jeszcze dodać, rycerze zakonu świętego Pawła Jana II. W tym roku pierwsza klasa orderu przypada Polskiemu Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię i w imieniu stowarzyszenia order odbierze pan magister Bogdan Gajewski, prezes stowarzyszenia. Gratulujemy. Proszę przystąpić do dekoracji. Ksiądz Zygmunt Robert Berdychowski. Bardzo prosimy. Od 1991 roku jest kapłanem zgromadzenia księży misjonarzy świętego Wincentego a Paolo. Pełnił posługę m.in. jako duszpasterz akademicki przy parafii świętego Krzyża w Warszawie oraz jako dyrektor Wyższego Seminarium Duchownego księży misjonarzy w Krakowie. Od 2011 roku jest proboszczem parafii świętego Krzyża w Warszawie, jednocześnie kustoszem Bazyliki Mniejszej, gdzie się tu właśnie znajdujemy, oraz przewodniczącym kościelnej redakcji mszy świętej radiowej. Jest także opiekunem chorągwi świętokrzyskiej zakonu rycerzy Jana Pawła II. Czwartą osobą nominowaną do orderu jest pan Stanisław Dąbrowski, prosimy bardzo. Dyrektor Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, inicjator budowy Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, udzielający się w licznych stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Order Świętego Stanisława jest potwierdzeniem jego wielkiego zaangażowania społecznego. Gratulujemy. Następną osobą jest pani Krystyna Gucewicz-Przybora, pisarka, poetka, reżyserka, teatrolog, autorka programów radiowych i telewizyjnych. Opublikowała wiele recenzji, felietonów, reportaży, esejów, wywiadów. Wydała kilkanaście książek. W Teatrze Narodowym przygotowuje największą w kraju akcję charytatywną środowisk artystycznych Ostry dyżur poetycki. Za swoją działalność odznaczony m.in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Platonowym Laurem, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz tytułem Lidera Gospodarki. Gratulujemy. Pan Jerzy Jurek Gotowski. Prosimy bardzo. Organizator inicjatyw społecznych, a także sponsor wielu imprez sportowych, międzynarodowych konkursów pianistycznego, między innymi na przykład Jana Paderewskiego, czy budowy według własnego i żony projektu pomnika świętego Jana Pawła II w Nakle w Bydgoszczy. Wielokrotnie wyróżniany w tym między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ksiądz pułkownik prałat Marian Kmiecikowski pracował w szpitalu wojskowym w Warszawie, gdzie odbudował struktury duszpasterskie, zaangażowany w aktywną pomoc dla Kościoła i potrzebujących. Wspiera ponadto inicjatywy związane z budowaniem i wyposażaniem nowych kościołów. Regularnie dotuje misje katolickie w krajach afrykańskich. Laureat wielu odznaczeń, m.in. odznaczony był medalem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Militia pro Christo. Jest honorowym kapelanem Jasnogórskiego Korpusu Oficerów. Ksiądz pułkownik kanonik Marek Kwieciński jest kapelanem Jego Świątobliwości od 2007 roku i kanonikiem kapituły Katedry Polowej w Warszawie. Od 2010 roku jest proboszczem parafii przy Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie. Ksiądz pułkownik jest niezwykle zaangażowany w niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi w uznaniu poprzednich zasług kapituła orderu świętego Stanisława, uhonorowała go już w 2012 roku orderem świętego Stanisława II klasy. Działacz kultury, społecznik i filantrop, założyciel unikalnej w skali kraju Szkoły Iluzji we Wrocławiu, dyrektor i reżyser wielu edycji festiwalu iluzjonistycznego w Gdyni, sponsoruje ponadto działalność Regionalnej Izby Historycznej w miejscowości swoich przodków, miejscowości Kowal. Ksiądz dr Rafał Śpiewak pełni funkcję obowiązki duszpasterza akademickiego w Rybniku, jest inicjatorem i organizatorem przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska akademickiego. W 2014 roku w duszpasterstwie akademickim w Rybniku zainicjował projekt Wóz albo Przewóz, którego istotą jest integralne wspieranie ubogich rodzin. Wykłada także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, prowadzi cykl wykładów otwartych dotyczących tak zwanego krytycznego myślenia. Wyróżnionym Krzyżem Wielkim w tej klasie jest pan profesor zwyczajny Gustaw Zemła. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od 1958 roku prowadzi nauczanie rzeźby na SP, gdzie w latach 1973-76 był jej prorektorem, a w latach 83-86 dziekanem. Od 1987 roku jest profesorem zwyczajnym, członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Specjalizuje się w zakresie rzeźby pomnikowej, sakralnej, studyjno-kameralnej. Jest jednym z najbardziej znanych współczesnych polskich rzeźbiarzy. Kapituła przyznała wyróżnienia orderem świętego Stanisława II klasy, czyli przyznaliśmy tak zwane krzyże komandorskie z gwiazdą. Pani Urszula Bogobowicz, dyrektorem Centrum oraz wiceprezesem Fundacji Dzieciom, zdążyć pomocą za działalność prospołeczną na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci, otrzymała między innymi Złoty Krzyż Zasługi, Order Uśmiechu w 2009 roku, medal Mater Verbi i inny. Pan Adam Buszko, wieloletni wicedyrektor reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, obecnie zastępca dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Pan Emanuel Bączkowski, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina oraz Conservatorio di Musica Santa Cecilia w Rzymie, zaangażowany na rzecz ubogich, potrzebujących, wspiera realizację różnych projektów charytatywnych, także sakralnych. Pan Czesław Czapliński jest światowej sławy artystą, fotografikiem, dziennikarzem i autorem licznych filmów dokumentalnych. Autor i współautor ponad 40 albumów, książek. Swoje prace przedstawiał na ponad 100 wystawach w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Gratulujemy. Ksiądz kanonik Piotr Jaśkiewicz. Proboszcz parafii Świętej Rodziny w Radomiu, wieloletni dyrektor Caritas diecezji radomskiej. Z jego inicjatywy między innymi uruchomiono telefon zaufania i linię braterskich serc oraz Radomski Bank Żywności, ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, a także projekt walki z rakiem piersi w kooperacji z Fundacją Surajder. Pan Andrzej Jakubiak jest profesorem tytularnym nauk technicznych, specjalistą dziedziny teorii sygnałów, autorem ponad 100 publikacji naukowych, kilku książek. Był prodziekanem Wydziału Elektroniki, prorektorem Politechniki Warszawskiej. Jest uznanym kreatorem i animatorem kultury w środowisku akademickim, nazywany przez nas ministrem kultury Politechniki Warszawskiej. Stworzył kilka studenckich zespołów artystycznych oraz niezwykle popularny cykl koncertowy Wielka Muzyka w Małej Auli. Gratulujemy, panie profesorze. Pan Piotr Krajewski. Po ukończeniu studiów prawniczych i aplikacji sądowej pracował na stanowisku sędziego na różnych szczeblach, zasłużony w budowaniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich,
którego był założycielem i współorganizatorem. W latach 1998-2002 reprezentował swoje środowisko w Krajowej Radzie Sądownictwa. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, obecnie dyrektor Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP. Współtwórca kampanii na rzecz rodzinnych domów dziecka, organizator pierwszych w Warszawie Wigilii dla bezdomnych, organizator pomocy i opieki dla poszkodowanych dzieci, m.in. w palestyńskiej strefie Gazy, czy w Biesłanie w Osetii Północnej. Warszawski restaurator czynnie zaangażowany w pomoc potrzebującym poprzez organizowanie darmowych posiłków dla ubogich, wspierający akcje humanitarne, m.in. poprzez pomoc organizacyjną i finansową pobytu Polaków ze wschodu. To wspaniały gest serca. Gratulujemy. Społecznik wrażliwy na los dzieci pokrzywdzonych. Organizator i sponsor nauki zawodu młodzieży oraz organizator, należy podkreślić, cyklicznych inicjatyw charytatywnych, m.in. na rzecz szpitala dziecięcego w Krakowie i domu dziecka w Tarnowie. To działalność ciągła. Gratulujemy. Pan Jerzy Misiak. Jak widać, magister inżynier leśnik, pracownik Kampinowskiego Parku Narodowego z 38-letnim stażem, z tego 26 lat na stanowisku dyrektora Kampinowskiego Parku Narodowego. Przekształcił Kampinowski Park Narodowy w nowoczesną jednostkę ochrony przyrody na światowym poziomie. Doktor nauk w zakresie sztuki, dyrygent, wieloletni dyrektor artystyczny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Krakowie, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, popularyzator polskiej kultury i wartości chrześcijańskich w świecie poprzez organizację licznych koncertów w takich stolicach jak w Paryżu, Wiedniu, Nowym Jorku. Pan Władysław Śliwa. Prosimy bardzo, panie generale. Inicjator, a także fundator wielu przedsięwzięć upamiętniających wybitnych Polaków i ich dzieła, m.in. świętego Jana Pawła II czy marszałka Józefa Piłsudskiego. Serdecznie gratulujemy. Z dowód wdzięczności za tą piękną, patriotyczną pracę dla umiłowanej ojczyzny. Może zdjęcie będzie to tak spokojnie. Pan doktor Krzysztof Wąsowski jest generałem zakonu rycerzy Jana Pawła II i pełni tę funkcję aktualnie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym wykłada od 17 lat. Praktykuje także jako adwokat. Na tym zakończyliśmy wręczanie orderów pierwszej i drugiej klasy. Przystępuję do wręczania orderów trzeciej klasy i czwartej. Pan Jan Cedro z Komandorii Zagłębiowskiej. Pan Zbigniew Cieplik. W kolejności pan Wiesław Fleszar, Komandoria Mazowiecka. Pan Witold Głowacki, Komandoria Mazowiecka. Pan Zbigniew Grzesiak, Komandoria Mazowiecka. Widać, że jest kilka znakomitych osób z Mińska Mazowieckiego. Pan Wiesław Grzybowski, Komandoria Śląska.
pan Krzysztof Janczar, komandoria mazowiecka. Pan Michał Pieczeniak, komandoria mazowiecka. Pan Marek Piotrowski, komandoria zagłębiowska. Pani Bijana Sala, komandoria śląska. Pani Agnieszka Olejnik-Sosnowska, komandoria śląska. Pan Stefan Smołka, komandoria śląska. Gratulujemy. Gratulujemy panie Andrzeju. Pani Bożena Żebrowska, komandoria mazowiecka, bardzo prosimy. Pan Kornel Kołakowski, komandoria mazowiecka. Proszę bardzo. Gratulujemy. Andrzej Kuć, komandoria mazowiecka. Pan Dariusz Sienkiewicz, komandoria mazowiecka. I pan Mariusz Żyła, komandoria mazowiecka. Teraz w imieniu osób uhonorowanych orderem świętego Stanisława podziękowanie wygłosi ksiądz dr Rafał Śpiewak. To nie jest żaden przywilej czynić dobro. To jest nasz obowiązek, nasza powinność. Nieraz ludziom wydaje się, że mają małe możliwości, żeby czynić dobro i zmieniać świat na lepszy. Tak samo wydawało się apostołom, kiedy widząc tłumy ludzi, podeszli do Pana Jezusa i powiedzieli: odpraw ich, niech idą sobie i niech kupią sobie sami coś do jedzenia. Jakże zdumiewająca była wtedy reakcja Pana Jezusa, który powiedział: nie, nie odprawiajcie ich. Wy dajcie im jeść. Ale jak możemy nakarmić takie mnóstwo? Zobaczcie, ile macie chlebów. Powiedzieli: 5 i 2 ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu? Okazało się, że to niewiele w rękach Pana Jezusa, dzięki Jego mocy, zdołało zaspokoić głód wielu tysięcy ludzi. Tu jest klucz do tajemnicy dobra. W nas jest tylko zawsze jakiś mały potencjał, ale moc jest w Nim.